Krystianie, za to była seria koncertów pre-parties, przygotowujących. Jakie są twoje wrażenia? Co cię tam zaskoczyło? Co było dla ciebie fajne? Czy może były jakieś takie sytuacje, które zapadły ci w pamięć? Fajnie było. Wszystkie sceny i miasta miały swój klimat. Fani Eurowizji są strasznie wyśmienici i śmiali, uśmiechnięci, dużo radości i pozytywności. Sprawiało mi to wielki przyjemność, żeby tak trochę popróbować taki River w nowym towarzystwie i na nowej scenie. Jestem otwarty właśnie na takie nowe okazje i właśnie taka była sytuacja. Czy ty się spodziewałeś aż takiego ciepłego przyjęcia? No fajnie z tobą śpiewali River i tam zdzierali gardła pod sceną i bili brawo i to było naprawdę ciepłe przyjęcie. Strasznie miło. Takie nie da się tego tak do końca opisać, ale jestem tak mega wdzięczny za to i strasznie sympatyczne to było. Przed nami Turyn. Wiem, że nie możesz za dużo powiedzieć o występie, ale wiemy, bo to już powiedział Agustin Agurola, który będzie choreografem, że nie będziesz na tej scenie sam. I ty pamiętasz swoją pierwszą reakcję, jak usłyszałeś, że jest taka koncepcja, żeby jednak ktoś tam się pojawił w pewnym momencie w tej prezentacji? Ja myślę, że tak bez sensu. No, byłem po prostu ciekawy, co mają na myśli. Dopiero się okaże, jak to zobaczę. Bez sensu tak podchodzić do tego sceptycznie ani pesymistycznie, jak jeszcze nie widziałeś efekt i próbę. I dopiero potem wiedziałem, że będzie możliwość na jakieś tam zmiany, najwyżej czegoś nie będę czuł, ale współpraca z panem Agustinem idzie bardzo sprawnie i płynnie i jeszcze mamy kilka rzeczy do obgadania i dużo się okaże właśnie, jak będziemy w Turynie. Bardziej nie możesz się doczekać, czy bardziej się stresujesz tym, że nadchodzi ta godzina W? Tak neutralnie, nie wiem, jestem skupiony na tym, co muszę robić, mam trochę inne działania dookoła. Koncert, wydanie epki przed Turynem. I dopiero tam już mamy dużo już elementów tak w głowie i przy sobie, ale to raczej poukładamy stanowczo, jak będziemy w Turynie. Czego ci życzyć na Turyn? Słoneczko i kawę. I dobrego jedzenia. Tak, dobrego jedzenia oczywiście zawsze. I herbatę z miodem, jak zawsze. I pomarańcze chyba jeszcze, o ile pamiętam. Tak, i pomarańcze. Tego ci właśnie życzę, a przede wszystkim życzę, żebyś się nie stresował za bardzo i żebyś podszedł do tego na takiej zasadzie zadaniowej i wziął z tej Eurowizji tyle, ile wziąć możesz i żebyś czerpał tę energię i tę radość. Dzięki, dziękuję.